Cześć, dzisiaj następny film z kontry pośredniej i dzisiaj tak. Unik rotacyjny i kończymy akcję sierpem. Bardzo klasyczna akcja. Jak wyjdzie, to jest bardzo skuteczna i bardzo przydatna. Teraz tak. Tutaj musimy pamiętać o dwóch rzeczach, żeby nam to wyszło dobrze. Pierwsza rzecz, trzeba zrobić dobrze unik, żebym mógł pozytywnie. Cel jest kontrolować przeciwnika. Podczas uniku rotacyjnego muszę go obserwować, wiedzieć gdzie jest, jak poprowadził rękę, co się dzieje, więc nie mogę patrzeć w ziemię, nie mogę zamykać oczu. Drugą rzeczą jest, w momencie kiedy zaczynam wychodzić z uniku, muszę jak najszybciej uderzyć cios, żeby zdążyć uderzyć mojego przeciwnika, zanim jego ręka wróci. Także zapraszam was gorąco, popatrzcie sobie. Hop, i tutaj zatrzymaj, jeszcze raz, uderz się, zatrzymaj. Hop, stop, i teraz zobacz. W tym momencie, kiedy zaczynam wychodzić z uniku, on za sekundę tą ręką wróci do gardy. I to jest ten moment, w którym ja będę chciał uderzyć. Hop, tu, tak? Jeszcze raz, powoli. Hop, stop, 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 stop. I teraz zobacz. Przed chwilą uderzyłem na głowę, ale tutaj jest idealnie odsłonięty tułów, więc po uniku też mogę uderzyć sierpem w jego tułów. Hop. Ok. Popatrzę sobie jeszcze raz. Hop. Hop. Jeszcze raz. Tak, muszę. W momencie, kiedy jestem tutaj i zaczynam wychodzić z uniku, to tutaj muszę jak najszybciej oddać cios. Bo jak się spóźnię, zrób nie. To jest za długo trwa, tak? Bo on zdąży wrócić. Więc jak najszybciej. To jest bardzo ważna rzecz, to ten moment. Żebyśmy zdążyli uderzyć na mojego partnera przeciwnika. Dobra, popatrzcie sobie z drugiej strony. Będziesz bił prawy. Jeszcze raz. Ok, to są bardzo ważne rzeczy, żeby jak najszybciej po wyjściu. Więc jeszcze raz powoli. Hop. I tutaj. Tak? Zatrzymaj to. Jeszcze raz. Hop, on zatrzymuje się. Zobaczcie, wychodzę i tak. Albo tu go biję. Tak? Żeby zdążyć.